Obaj zawodnicy wykonają tsuki no kata. Szczerze mówiąc, już od pierwszych kroków mogę powiedzieć, że zwycięstwo jest bardzo bliskie. Nie dzielmy skóry na niedźwiedziu. Polska reprezentacja piłkarska 4 lata temu na Mistrzostwach Świata też z Senegalem miała wygrać. Oczywiście mogą wystąpić błędy i różne inne zdarzenia losowe. Niemniej jednak tutaj u zawodnika widzę dosyć wąskie pozycje. Dynamika też pozostawia wiele do życzenia, także bądźmy dobrej myśli.